Cześć, Arnold! Nie wiedziałem, że interesujesz się piłką nożną. Nie przestajesz mnie zaskakiwać. Radość nie trwała długo. Ostrożnie. Chyba, że lubisz martwe piksele na ekranie telewizora. Co ty do cholery kombinujesz? No proszę, Arnold, to do ciebie podobne. Teraz wielki przeskok. Podobno to od ciebie zależy wynik bardzo ważnego meczu i to ty jesteś teraz gwiazdą futbolu. Ronaldo! Nie, to częsty błąd. To Ronaldo, brazylijski piłkarz. A ty jesteś posiadaczem 5 złotych piłek. Cristiano Ronaldo z Portugalii. Pora strzelić! No cóż, tego można się spodziewać po twojej formie. Sądzę, że teraz powinieneś zejść z oczu tym wszystkim wściekłym fanom. Na szczęście możesz ukryć się przed milionami wściekłych fanów w swoim ogromnym domu. Arnaldo! To dom służby, kretynie. Twoja wspaniała rezydencja znajduje się dalej, prowadzi do niej prywatna droga. Taki ogromny dom wymaga posiadania służby. Ponadto znajduje się tu siłownia, basen, sala bilardowa, spa oraz dwa sekretne wejścia, które gwarantują, że żaden dziennikarz cię nie zobaczy. Arnaldo, gdzie jesteś? A wiem. Możesz sobie wyobrazić, że ciało Ronaldo składa się tylko z 7% tkanki tłuszczowej? Chociaż ma 35 lat, według jego biologicznych odczytów ma zdrowie ciało 23-latka. Cristiano spożywa około 3000 kalorii dziennie, które dzieli na 6 mniejszych posiłków. Wiem, że ty też to robisz, ale ty się nie ruszasz. W ogóle. Naprawdę myślałeś, że wszystko będzie takie proste? Profil Cristiano na Instagramie jest najpopularniejszy na ziemi. Ma prawie 250 milionów subskrybentów, co stanowi około 34% populacji Europy lub 76% populacji USA. A ponieważ nie mogą się z tobą skontaktować w realu, zamierzają dopaść cię w internecie. To też udało ci się schrzanić? Wygląda na to, że nadszedł czas, aby uciec z własnego domu mięczaku. Tak, to twój garaż. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron i Veyron oraz Ferrari 599 warte 7 milionów dolarów. Tylko nie poślizgnij się na swojej ślinie. W tym przypadku może zabierzesz się swoim luksusowym, 27-metrowym jachtem wartym 6 milionów dolarów? No dobrze. Wygląda na to, że znalazłeś sposób, aby raz jeszcze się wywinąć. Arnold, uważaj! Sytuacja nie wygląda zbyt dobrze, Arnoldzie. Wow, wygląda na to, że znów miałeś szczęście, kolego. A, czekaj, jeśli chodzi o ciebie, nie powinienem wyciągać pochopnych wniosków.